Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, no pytanie jest problem z żałowaniem za grzech. Nie żałuję za grzech, a chcę do spowiedzi. Dziewczyna mówi, że wie, że popełnia grzech ciężki z chłopakiem przeciwko czystości. Nie może z tego grzechu zrezygnować. Nie chce znaczy, tego. Nie chce z tego grzechu zrezygnować. A jednocześnie chce pójść do spowiedzi. Wcześniej chodziła często i co miesiąc, co dwa miesiące, a teraz no. Ja rozumiem, że słuchaj, że twój duch się upomniał Eucharystii. Już jest tak wypuszczony, że za natchnieniem Ducha Świętego pewnie nam Pan Bóg mówi, no może byś już wreszcie łaskawie zechciała do mnie przyjść. No i teraz masz dylemat pewnie, no tak to się mówi, no nie można dwóch sobie za ogon ciągnąć i mieć ciastko i zjeść ciastko, nie? I tutaj, no i to jest kłopot. Przede wszystkim myślę, że tak rozmawialiśmy wcześniej troszeczkę. Wiesz, że popełniasz grzech ciężki, nie chcesz z nim zerwać, chcesz pójść do spowiedzi świętej, do komunii. Tu jest kilka rzeczy. Sytuacja jest niezwykle złożona, bo to nie chodzi tylko o twój grzech. Tak? No. Bo pamiętaj, że ten grzech dotyczy was oboje. A więc jeżeli ty żałujesz, bo tam mówisz, że cieszysz się, że twój partner ma tyle przyjemności, ma tyle przyjemności z tego, że jesteście razem, że ty mu tę przyjemność dajesz, pamiętaj, że wy wspólnie popełniacie grzech, a więc ty się cieszysz z tego, że on grzeszy. Jesteś współodpowiedzialna również za jego grzech. A więc możemy powiedzieć, że nawet to jest kategoria grzechów cudzych, do grzechu namawiać, prawda, czy w grzechu współuczestniczyć. To jest przeciwko uczynkom miłosierdzia, co do duszy. Uczynki miłosierdzia mówią grzesznych napominać, a wy wręcz zachęcacie się do tego grzechu. To jest bardzo poważna sprawa. No, to jest raz odpowiedzialność za zbawienie chłopaka mojego, nie tylko siebie, ale i jego. I czasami powiem ci, że tam człowiek siebie jakoś tam dla grzechu poświęci, dla radości, ale jest w stanie podnieść się ponad przyjemność grzechu ze względu na dobro osoby, którą kocha. Tak, nie? A wy ze względu na pozorne dobro, na przyjemność, bo tu nie mówimy o dobru. Sama pisze, że ty się cieszysz z przyjemności, a nie z dobra, ze względu na przyjemność zgadzacie się na zło, na grzech. Druga sprawa, myślę sobie, że pamiętaj, że też to pierwsze przekazanie, nie? Gdzieś pewnie nadwyrężasz, to znaczy stawiasz chłopaka w miejsce Pana Boga, nie? On jest dla ciebie ważniejszy niż Pan Bóg. Bo masz alternatywę, zmienić swoje życie i pojednać się z Panem Bogiem, prawda? Albo pozostać w grzechu. To jest to, co Pan Bóg mówi. Odkładaj przed sobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ja ci mówię, wybieraj dziś życie, wybieraj błogosławieństwo. Podejmujesz inną decyzję. Słuchaj, no, co w takiej sytuacji zrobić? No, wybór należy do ciebie. Ja myślę, że ty dobrze wiesz, co zrobić. Masz dylematy, masz wyrzuty sumienia. Z jednej strony no, niby jest ok, być może wiesz, świat jakoś tak cię popycha w pewnym kierunku. Nie chcielibyśmy tutaj jakoś, wiesz, już tam grzebać, nie? W tym grzechu, bo to też nie o to chodzi, ale pamiętaj, że to, co cię tworzyło do tej pory i to, co stworzyło cię taką, a nie inną, że ten chłopak cię pokochał, twój chłopak, to też była wiara, prawda? To też była wiara. I nagle teraz jest przewartościowanie, że odstawiam Chrystusa, łaskę uświęcającą, moc miłosierdzia Bożego, łaska, która płynie z Eucharystii, która umacnia cię do walki z grzechem, która umacnia cię także do tego, aby czyli dobrze tam mówisz, że wiesz, no ty masz 25, ma 30 lat, to by trzeba było powoli o ślubie myśleć, tak myślę. Nie? To cię będzie jakoś konstytuowało, prawda? Dawało poczucie bezpieczeństwa, dawało też taką jakąś no, perspektywę, prawda, życia. I myślę, że warto by to w tym kierunku pójść i to musi być trwały fundament, to musi buduje na Chrystusie. No właśnie, fundamenty, no właśnie, na czym wy budujecie? Na czym wy budujecie, skoro już teraz na tym etapie, nazwijmy tak zwanego narzeczeństwa czy chodzenia ze sobą, wy już budujecie na fundamencie, no niestety, grzechu. Bo nie ma, czymś innym jest słabość, prawda, słabość, upadek, ale jeżeli jest chęć trwania
w grzechu. Tak, to jest, mnie to nawet trochę zadziwiło, wiesz, bo, no. bo ja rozumiem, gdybyś tu mówił, nie wiem, jak zerwać z tym grzechem, jak sobie poradzić, a ty mówisz, że... Wręcz że chcesz. Wiem, że to jest grzech ciężki i nie chcę z nim zerwać. I ten, podpowiem ci tyle, że tu mówisz, że nie żałujesz. No, do spowiedzi wystarczający jest żal na poziomie intelektu, woli, to znaczy ja wiem, to co robię jest złe. I chcę to zmienić. I chcę to zmienić, chcę się od tego oderwać. I wiem, że to jest złe, znaczy nie czuję, że to jest złe, ale wiem, że przekazanie Boże przekraczam, wiem, że tracę łaskę święcającą. Ty masz tą świadomość, nie? Wiesz, że to jest złe, bo mówisz, że wiesz, że popełniasz grzech ciężki. No i brakuje chęci poprawy. To jest pytanie, gdzie jest twoje serce? Bo ja tam jest twój skarb, gdzie jest serce twoje. Ja się tak zastanawiam, czy to też nie jest kategoria takiego zuchwałego grzeszenia, czyli grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. No. Takie pytanie. Czy to już nie jest pewna zuchwałość w grzeszeniu? Nie? Świadome trwanie w grzechu ciężkim, śmiertelnym. Wiesz, kochana, jest rok miłosierdzia, łaski Bożej. No. Uporządkuj życie. Wprowadź Chrystusa na nowo do swojego serca. Jeżeli to jest ten facet, to z którym masz być, uszanuje to. Pokocha cię jeszcze bardziej. Ty jego też będziecie budowali naprawdę na trwałych fundamentach. Jeżeli on z tego powodu jakoś stwierdzi, że nie, że to nie jesteś ty, to naprawdę nie ma sensu ani głowy zawracać. Jeżeli on powie, że on chce odejść, bo ty już się nie zgadzasz, to niech idzie jak najszybciej. Pierona tam sama. Pokój dobra. Pokój dobra. Wiele dobra dzieje się codziennie wokół nas. Nie mogę nic nie mówiąc przejść w ciszę obok stać. Zatrzymać się, nie robić nic, czekając stracić czas. Nie mogę obojętną być, bez miłości żyć. Sił by iść.